Cześć widzowie, cześć youtuberzy. Chciałem wam pokazać mój nowy kask. Zrobimy mały unboxing, opowiem wam trochę o nim. Tak naprawdę to pierwszy kontakt mój z tym kaskiem, ale zapraszam was na ten odcinek. Obejrzymy, w czym będzie Fabik jeździł w tym sezonie. Zapraszam serdecznie. W tym sezonie będę dla was testować kask Bella. Wybrałem tą markę, bo szukałem kasku, który będzie fajny, stylowy, inny niż wszystkie i taki jest właśnie ten kask. Jak przyjrzycie sobie ofertę Bella, to ma on w swojej ofercie właśnie dużo kasków, które są inne niż wszystkie. A inny? Może będzie fajny, zobaczymy. W tym sezonie używać będę kilka kasków, natomiast to jest coś nowego, co chciałem wam pokazać, opowiem wam o nim. Czy się sprawdzi? Nie wiem, zobaczymy. Jest to kask, który nazywa się Bell Bruiser. Proszę bardzo. Za chwilę zrobimy unboxing, obejrzymy sobie ten kask, ale pokrótce. Bell, amerykański, bardzo fajna 5-letnia gwarancja i to tak na start, jak wybieracie kask. Ja chciałem, ten kask wybrałem dlatego, że on miał być po prostu inny, miał się wyróżniać i ten kask taki jest, natomiast on jest podobny do tego kasku, który już mam, do MT Helmetsa, ale ten jest po prostu... Z opisu wygląda, że będzie dużo lepszy, bezpieczniejszy, szczęka i wszystko. Zresztą za chwilę o tym opowiem, ale najpierw zajrzymy do środka, wyciągnijmy kask. Słuchajcie, unboxing Bell Bruiser w tym sezonie do jazdy. Fabik będzie ujeżdżał dziewiąteczkę w takim właśnie oto kasku, w Bell Bruiserze. Proszę bardzo, oczywiście nie obyło się bez tego, żeby od razu nie zamówić sobie do niego dwóch dodatkowych szybek, szybki, lustrzanki. No musiałem to zrobić po prostu. Ma być kozacko, ma kask wyglądać kozacko i ma się spróbować kozacko. Zobaczymy jak będzie. W każdym bądź razie... po Euro po mnie. Ciekawe napisy. W każdym bądź razie dwie szybki, do których wrócę za chwilę. Szybki są akcesoryjne. To nie są szybki, które występują z tym kaskiem w zestawie. Szybka w tym kasku w ogóle jest taka króciutka. Zaraz wam pokażę. Jak wyciągniemy kask, to będziecie widzieć, o co chodzi. Proszę bardzo, jedna ciemna, druga taka. Ciemna szyba chyba była w komplecie z kaskiem, a drugą dokupiłem, jak dobrze pamiętam. Ten kask już leży u mnie całą zimę. Oczywiście nigdy nie było czasu wcześniej na przygotowanie, bo stale są inne zajęcia. Jak wiecie, jak mnie obserwujecie, proszę bardzo, to jest nasz kask. W kartonie nic więcej już nie ma. To jest nasz kask. Kask Bruiser. Jeszcze raz, dlaczego wybrałem Bruisera? Z kilku powodów, bo wydaje się z opisu, że to będzie dobry kask. Przede wszystkim ma nieparującą szybę, co go odróżnia od innych kasków tego typu. Marka Bell też wzbudza zaufanie. Nie są to kaski z, że tak powiem, z najniższej półki. Raczej to są kaski, które są z wysokiej półki. Zobaczcie, to jest fabryczkowy nowy kask. Tak wygląda. W takim kasku będę w tym sezonie latał. Jak wam się podoba? Bo mi podoba się ekstra. Po prostu kozacki. Szybka, która chowa się w skorupę. O, jak to się otwiera. O, nie wiemy. A, wiemy. Po prostu trzeba mocno pociągnąć. Dobra. Kask z taką szybką, która chowa się po prostu... trzeba z dwóch stron. O, to ciekawe. Po boku to się blokuje. No w każdym razie... zatrzask jest, słuchajcie, w sumie to fajne. Szyba, która chowa się w skorupę kasku. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Kask wygląda bardzo fajnie, podoba mi się po prostu. Ta szczęka jest tutaj odpinana, podobnie jak w kasku, którym już ujeżdżam, który już widzieliście, możecie sobie zajrzeć na inne filmiki. Ale ta szczęka tutaj jest ochronna, nie jest to szczęka, na której jest napisane tylko że ona jest ozdobna. Ona nie jest ozdobna. Kask waży 1260 gram, tak mam tutaj napisane, jest to rozmiar S, plus minus 50 gram. W takim malowaniu, jeśli chodzi o malowania, to totalna tandeta o wybór malowań tego modelu kasku. Nie ma nic nadzwyczajnego, ale podoba mi się tu właśnie to, że ten kask ma tutaj szybę chowaną do środka, więc tutaj będę miał przylepca, tu będę miał kamerę. O, proszę bardzo. I tu będziemy nagrywać. To będzie fajne miejsce, super sprawa właśnie, że to tak jest zrobione, że będę mógł tutaj właśnie mieć tą kamerę.
w takim nietypowym miejscu, a nie na szczęce. Coś nowego, coś inaczej niż było do tej pory, zobaczymy. No właśnie, bo też tak tą kamerę tu jak założę, to będzie bardzo jeszcze do góry, nie? Chyba trzeba ją gdzieś tutaj przykleić. Nie wiem, to jeszcze opracujemy. W każdym razie Bell Bruiser. Słuchajcie, wyciągnąłem to z opakowania. Tak on wygląda, popatrzcie sobie. To jest mój nowy kask, w którym będę latać w tym sezonie. Opowiem Wam, jeszcze w nim nie jeździłem, więc opowiem Wam wkrótce, jak tylko się przejadę, opowiem Wam, jakie są moje wrażenia, więc zostańcie do końca tego filmiku, bo to jeszcze dzisiaj nagramy. Jeszcze dzisiaj chcę, mam w planie to nagrać specjalnie. Wziąłem z tego powodu urlop. O, proszę bardzo. Tak wygląda środek kasku. Trochę tu u nas ciemno z tej strony, ale tak to wygląda. Bell Bruiser. Powiem Wam, że naprawdę, jeśli chodzi o wygląd, to jest naprawdę kozacki. Bardzo mi się podoba. Fajny taki, stylowy. A o taki kask właśnie mi chodziło. Będziemy ją tutować wieczorami w sezonie, kiedy będzie ciepło. To jest właśnie taki kask, który na ciepłe dni na pewno powinien się sprawdzić. Co w zestawie z kaskiem? W zasadzie niewiele, słuchajcie. Kilka naklejek, taka wlepka Bella, wlepki odblaskowe jakieś na kask i co jeszcze tutaj mamy? A opis stickersów, jakbyście chcieli sobie wykleić, to gdzie chcecie je wykleić, to jest pokazane. Opis, instrukcja obsługi do kasku i powiem Ci, jak, powiem Wam, jak spotykana takie te instrukcje obsługi, to ta jest dosyć gruba, dosyć dużo tej instrukcji obsługi. A tutaj skrócona instrukcja obsługi samego kasku. Jak widać tutaj, o, jest pokazane, jak ściągnąć szczękę i jak zdjąć też szybę, jak wymienić tą szybę. Po prostu zaraz sobie ją wymienimy. Zamontuję tą szybę, którą chcę tutaj mieć. I co? I to tyle. Tutaj jeśli chodzi o instrukcję obsługi, to nie będę za dużo zaglądać, bo pewnie jest pierdolenie różnych języków, które mało mnie interesują. Co tu mamy na tym kasku? Słuchajcie, skorupa, jak dobrze pamiętam, to jest tworzywo sztuczne, nic nadzwyczajnego. Wlot powietrza na górze, szyba. No szyba tutaj mnie bardzo interesowała, bo szyba ponoć jest antyparująca, ale ja tutaj tego nie widzę. Nie widzę takiego napisu. Mam nadzieję, że nie będzie parować, bo tamten stary parował mocno. No i tutaj wlot powietrza na szczęce. Szczękę można odpiąć. Jeśli ją odepniemy, odpina się podnosząc tutaj takie haczyki. Aha, czekajcie, szybę trzeba odpiąć. Najpierw szyba. Później haczyki. O. I mam odpiętą szczękę z kasku. Tak wygląda ta szczęka. I w zasadzie ta szczęka, jak miałbym Wam mówić, to taka, chociaż nie, taka nawet dosyć w miarę sztywna. Sam kask bez tej szczęki wygląda jak taki zwykły, tradycyjny orzeszek na skuterek z szybką, taką wyciąganą. Bez tej szczęki wygląda byle jak. Nie podoba mi się bez szczęki, ale ze szczęką wygląda kozacko, więc to może być fajnie. Oczywiście muszę zamontować do tego jeszcze interkom. Czy są tu miejsca przygotowane na interkom? Co? Tak. Widzę, że jest... A nie, nie ma. Nie ma wcięć żadnych, nie ma takich rzeczy. Ale jest miejsce, zarobienie tutaj przy uszach takie, że ten kask bez problemu tutaj to po prostu powinienem zamontować. Nie powinno być tutaj kłopotu z montażem tych rzeczy. Przede wszystkim podoba mi się to, że nie będę miał kamery na szczęce, tylko będę miał kamerę nad punktem widzenia. Będzie ona u góry i to mi się podoba, że ta kamera tutaj będzie, bo wtedy będzie to fajnie. Ze szczęką kask wygląda fajnie, ja mam zamiar jeździć z nim w nim właśnie w szczęce i korzystać z jego dobrodziejstw ze szczęką. Co dalej? Szybko bym wymienił, więc założymy tą kozacką szybę i zobaczymy, jak to wygląda. Jak założę go teraz na siebie, zobaczymy wtedy, jak to leży. Pokażę Wam, jak kask wygląda bez tego. O, eseczka. Elegancki rozmiar. Pyk. Tak wygląda.
Siemano. Zaraz założymy szybę i zobaczymy, jak przybieg. Ale te otwieranie tej szyby, to jak mocno zatrzasnę, to nie idzie jej otworzyć jedną ręką, trzeba dwoma. A jak tylko tak przymknę, nie, patrzcie, o, widzicie, nie mogę otworzyć. Chyba, że lewą trzeba to robić. Nie, to jest lipa, nie? To już mi się nie podoba, to otwieranie tej szyby tutaj. Że trzeba robić to dwoma rękoma, co mam puścić? Puścić kierownicę motocyklu? To jest lipa, to mi się nie podoba. Ale w ogóle po zamknięciu szyby powiem wam, że tu kask jest strasznie cicho. Tutaj uszy w ogóle mi nie dotykają niczego, więc jak zamontuję słuchawki, to będzie, powinno być komfortowo. Załóżmy szybko i zobaczmy, jak wygląda z przyciemnianą szybą. Szybciutko wymienię nagle, zobaczymy, czy jest tak, jak oni piszą, że łatwo ją wymienić. Po prostu się ją wyciąga. Takie wpisane instrukcje obsługi. Aż kliknie. No dobra, z jednej strony wyklikałem. I tu też wyklikałem. Wylazła. Ale wiecie co? Nie wiem, czy tutaj jest antyfok jakiś. Chociaż faktycznie nie paruje. Jakby tak było, to by było kozacko. I łatwo ją wyciągnąć. Mamy tutaj szybkę i teraz mamy tutaj to, co to za szyba jest. Dark Silver Iridium. A ta jest opisana UPC. Czyli chyba taka standardowa. A to jest ta, którą wykupiłem do niego. Kaski Bella. Powiem wam, że mam kontakt już z kaskami Bella. Nie miałem co prawda takiego kasku, ale te kaski tej marki używają moi znajomi. Tego spalał, tylko że z innej klasy kask, bo ten kask to jest taki stylowy miejski tak naprawdę, a kaski to jest Silver Iridium Black, takie coś słabo ciemna ta szyba, zobaczcie, no nie, taka nie jest za ciemna, w każdym razie może na kasku będzie spoko, nie, w sensie słabo irydowa jest, o tak, oryginał schowam w te opakowanie. I dalej. Ciekawe, czy też nie paruje? Nie paruje. Kurde, jakby tak było, że naprawdę nie parują te szyby, to kozacko, nie? To mi się bardzo podoba. Zerwiemy od razu, albo nie, najpierw go założę. Mam to wklikać, no to wklikuję. Wklikamy. Wklikamy. Może być ciekawie. Fajnie, szybka w ogóle. Ona ma tutaj taki zatrzask, ona się teraz nie zamyka. Tak musi przeskoczyć. Jest jedna pozycja lekko uchylona, domknięta. Jeszcze, no i później już nie ma. Później już jest tylko do góry. No dobra. Jest szybka. Ściągniemy z niej folię. Zaraz zobaczymy. Będzie fajnie, już widzę. I kozacko. Założymy szczękę. Szczęka jest niezbędna. Ten kask w ogóle bez szczęki to tylko taki zwykły orzeszek. Nie wygląda, nie? O! To jest git. A to zamykanie tej szyby w ogóle, jak jest szczęka, to tak sobie to widzimy. No patrzcie. Kozacko. To jest, kurde, git. To już będzie fajne, to już mi się podoba. Teraz zobaczymy. Wrzucę go na głowę. O! No, do tego kozackie ciuchy. I co? I kto jest debesiak? Fabik w bruzerze! Bell Bruzer! To mój nowy kask na ten sezon. Oczywiście jeden z wielu kasków, których będę używać w tym sezonie. Bo to jeszcze nie koniec nowości, ale to pokażę wam w innych odcinkach. Bell Bruzer, proszę państwa. Zostańcie jeszcze chwilę, to opowiem wam, jakie mam pierwsze wrażenia podczas jazdy w tym kasku. Kozak. Słuchajcie, wracam do was szybciutko z jeszcze świeżymi wrażeniami z jazdy w nowym kasku.
Brazerze, Brazer? Bruiser chyba. Co wam mogę powiedzieć o tym kasku? Powiem wam, że jestem miło zaskoczony, że jest taki cichy. To jest naprawdę super wrażenie, to robi. Jest naprawdę bardzo, bardzo cichy, jak na taki kask. Wydawało mi się, że będzie głośny, tym bardziej, że ma tutaj takie te duże wloty i wszystko. Jeździłem dzisiaj na MT9, także też pierwszy wyjazd w tym sezonie. Pierwsze 200 km, więc na nekedzie. Przy dużych prędkościach 200 na godzinę, przy dużych prędkościach ponad 200 na godzinę jest trochę lipo, bo tu nie ma kickpadów w tym miejscu. Te kickpady są tutaj i jednak nie ściska ten kask tak dobrze twarzy, przez co przy jeździe bardzo sportowej po prostu troszeczkę się unosi do góry. Chyba go podwiewa może wiatr, nie wiem. W każdym razie to jest jedna z rzeczy, którą na pewno zwróciłem uwagę. Tak naprawdę jestem pod wrażeniem tego kasku. Jest bardzo cichy, bardzo lekki. Ta lekkość bardzo przekłada się właśnie na poręczność taką szczególnie, gdzie często się odwracacie, więc no wydaje mi się, że nie jest to może do końca kask, który nadaje się na jakieś trasy. Tutaj raczej bym sobie wybrał inny kask chyba. Ale jeśli chodzi o właśnie latanie takie stricte przynoszące natychmiastową radość z jazdy, czyli krótkie latanko, gumeczki, jakieś tam winkielki, to uważam, że ten kask jest naprawdę bardzo, bardzo fajny do tego. Rewelacyjnie wygląda, robi wrażenie, przy czym jest lekki i cichy. No, nie nagrałem dla was samej jazdy już nic jeszcze, bo nie zamocowałem jeszcze tutaj kamery. Nie było na to czasu, nie starczyło czasu, ale to jeszcze dla was nagram. Jedyna rzecz, która uważam w tym kasku jest lipa, to otwieranie tej szyby, że nie można jej otworzyć jedną ręką. Nie możecie otworzyć szyby używając tego po prostu uchwytu. Nie da się tego otworzyć. Musicie to zrobić dwoma rękoma i to jest i wtedy możecie otworzyć szybę. Natomiast to jest związane z tym, że ta szyba ma kilka pozycji. Ją zatrzaskujecie, nie zatrzaskujecie, to też jest dosyć ciekawe ogólnie, bo nie zatrzaskujecie i wtedy ona się otwiera, nie? Czyli zamykacie ją tylko do pewnego momentu, ale jak jedziecie w trasie, to po prostu po dociśnięciu ona się wciska w uszczelki i zatrzaskuje, przez co jest dużo ciszej w kasku i nie podwiewa nigdzie, ale no nie można tego wtedy otworzyć sobie jak w ruchu miejskim jakimś czy coś, no to jest lipa. I to jest jedyny minus tego kasku. Nie wiem później jak będzie z szybą, bo ona się chowa, jak widzicie, w kask, w skorupę i no tutaj jakieś robaki już mam na nim, na tej szybie. No i jak na razie nic tutaj się jakby nie zaczepia, o jak chowam do środka, ale pewnie te robaki będą tam wpadać do środka, może nie wiem. Nie będę gdybać, okej. Okay. Nie będę gdybać, nie wiem co będzie. Kask naprawdę niezły. Zobaczymy jak będzie po sezonie, dam wam znać jak się w nim jeździło, jak będzie gorąco i w ogóle, bo teraz to jest zimno. Cały czas mamy jeszcze, nie mamy sezonu. Dzisiaj był zimny dzień, ale 200 km strzeliśmy sobie z Patrysiem na dziewiąteczkach, poututowane i w nowym kasku Bell. Muszę i sprawdzić nazwę, bo nie pamiętam. Bell Bruiser. Tak, Bruiser. Bell Bruiser. Ja się z wami żegnam i cisnę do rodzinki. Dziękuję za odcinek. Zajrzyjcie też na fabikmoto.pl. To jest coś nowego. Zajrzyjcie na Instagrama, na Facebooka. Dajcie łapkę w górę i piąteczka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!
Bo ta to tu. Wcale nie taka piściaweczka. Ale pierwsze te kilometry i pierwsze tankowanie. A ty na rezerwie 7 km. Ale jest taki ruch, że to nie da się jechać ty. No ja nie wiem skąd ci wszyscy ludzie no. Masakra. Winni się na motocykle przysiadać no. Ja nie wiem. A tu trzeba łapać pogodę, bo się sezon zaraz skończy. Trzeba jeździć. A nowy kask, powiem wam, fajny no. Fajnie się jedzie, no i jak go zamknę, to jest dosyć cicho. No i przede wszystkim nie ma tego umotania, tak jak tamtym z daszkiem. No, ale to jeszcze nie koniec.